Run. Jadę właśnie do Core Clinic na pierwsze badania. Dobra, jestem trochę wcześniej, więc powiem wam mniej więcej, co dzisiaj będzie. Sam nie wiem, z tego co wiem, mam balansować na takiej piłeczce. To jest takie jedno z badań mówiące o tym, w jakim stanie jest moje ciało, stawy i tak dalej. Ja to tak na razie czysto amatorsko traktuję, a pewnie dowiemy się profesjonalnie, o co w tym chodzi. No i co, trochę kurczę taki jestem zestresowany, nie wiedzieć czemu. Się okaże może, że jest jakaś totalna masakra. Zobaczymy. Cześć! Będzie dzisiaj z nami Przemek. Przemku, przedstaw się. Nazywam się Przemek, jestem trenerem przygotowania motorycznego tutaj w Core Clinic, no i zobaczymy, działamy. Jak się poruszasz dzisiaj. Tak. Dobra, okej. Okay. To jest dla mnie? Tak, to jest dla ciebie. O kurczę, jak koń. Dobra. Z niego się dowiesz. Dobrze. Dobra, zrobimy to w ten sposób, bo ja z tego co wiem, mam tutaj całkiem dużo biegać i robić różne dziwne rzeczy. Zaraz się przekonamy co, bo ja sam nie wiem. Porozstawiałem kamery, ale mam wrażenie, że takie statyczne nie będą dobre, więc po prostu sobie dzisiaj nakręcę z telefonu. To co robimy? No, na początek zajmiemy się testem FMS. Zbadamy twoją motoryczność podstawową, zrobimy 7 ćwiczeń dedykowanych właśnie dla ciebie i na tej podstawie cię ocenimy. Następnie przejmie tutaj inicjatywę Przemek i zrobi sobie testy, które będą przygotowane, które są przygotowane dla ciebie. No dobrze, Macieju, więc zaczniemy sobie najpierw od takiej krótkiej ankiety. A propos tego, która twoja noga jest dominująca, która twoja ręka jest dominująca? Prawe. Wszystkie prawe? Tak, ale bywa odwrotnie? W sensie, jak to się tak bardzo wyruczy, bo są mnie prawą rękę i zacznie lewą. Pytam, to jest twoje subiektywne odczucie. Mówisz, że i ręka prawa, i noga prawa, także okej? Okay? Twój bieg, poproszę. Czyli nie, wyjść się jeszcze trochę. Jeszcze trochę, dobra. Wzrost? 195. Dobrze. I waga? 105. Czyli jednak się zważyłeś. No dobrze, bo w przyszłym tygodniu do dietetyki, do dietetyczki idziesz. No, okay. No. Dobrze, zaczniemy sobie od krótkiego testu, zanim przejdziemy do pierwszego ćwiczenia. Staj sobie proszę tutaj. Wykonamy test palce-podłoga. W momencie, kiedy pojawi się jakiś ból, proszę o informację. Okej. Okay. Robimy skłon, dotykamy palcami podłogi. No tu. No tu. Dobrze. Pojawi się jakiś ból. Tak jak mówię, długo nic nie robię. No tutaj takie ciągnięcie. Ciągnięcie. Okej, okay, czyli mamy tylko ciągnięcie, czyli tutaj nie będzie problemu. Dobrze, możemy sobie przejść do pierwszego testu. Stoisz na głowę. Teraz ułożymy głowę. Rozsuwamy ręce delikatnie. Do kąta prostego 90 stopni w łokciach. Teraz stopy są ustawione na szerokość bioder. Możesz sobie teraz poprawić. Wyciągnij teczkę nad głowę do wyprostowanego. I teraz wykonaj przysiad głęboki. Co to jest głęboki? Przysiad głęboki, zejście biodrami jak najbliżej. Odrywają się pięty, więc wstajemy. Wykonujesz przysiad i wstajesz. W związku z tym, że odrywają się pięty, pięty położymy teraz na deskę, żeby ci nieco ułatwić. Ok. I teraz wykonaj proszę ten sam ruch trzy razy. Ok. Ok. No i tutaj. Ponieważ musimy zweryfikować, jak wysoka jest twoja piszcza. 49 cm. Czyli wpisujemy sobie tutaj 49 cm i przy wykroku też 49 cm. Teraz tak. Zapraszam cię do przejścia z tej strony. Dobrze. Nie, przodem do ściany, ponieważ nie możesz siebie obserwować podczas testu. Tutaj właśnie musimy mnie uważnie słuchać. Znowu trzymasz sobie kijek, kładziesz na głowę, 90 stopni
i teraz ściągasz kijek do, na barki. Ale pomijając głowę, nie mam nic. Tak, o właśnie. I teraz staj sobie bardzo blisko deski. Twoje zadanie polega na tym, żeby przekroczyć jedną nogą płotek, tak, który jest zrobiony z taśmy, dotknąć stopą po drugiej stronie podłogi i wrócić z powrotem. Wykonujesz trzykrotnie ten test dla każdej nogi. Dobra. Zrobić to powoli. Nie, najpierw jedna noga, później druga. I będziemy sobie oceniać, od której chcesz zacząć? Prawej. Od prawej, dobrze. Czyli zaczniemy od prawej, w protokole będziemy zaznaczać teraz dla prawej. Dobrze. Staraj się, jeszcze jedna uwaga, cofnij. Patrzymy na wprost. Dobra. I patrzymy pod nogi. Dobrze? Okej. Mhm, zaczynaj. Tak, dobrze, tak, o to chodzi. Okej. Poczekaj, zaznaczymy w protokole. I teraz tak, kolano odbiegało na zewnątrz, stopa też była przekładana dość niedbale przez płotek, to ma znaczenie, nie było zachwiania równowagi. Więc generalnie nie było ruchu też za bardzo w lędwiach. Tyczka i płotek nie są równolegle. Tutaj było delikatne zaburzenia, natomiast ocena 2 dla prawej nogi nad płotkiem. To jest szkolna skala ocen? Tam mamy kryteria oceny. Generalnie one są, że tak powiem, no... Ja zawsze byłem dwójkowy. Rekomendowane przez dany test. Czyli nie chcesz mi powiedzieć. Powiemy ci na koniec. Nie możemy ci zdradzić tego przed, ponieważ będziesz się za bardzo sugerował. Więc teraz poprawiamy tyczkę. No, okej. Okay. Ściągamy te barki. I teraz to samo dla danego. Teraz widzę, już też słyszałem. Dla lewej nogi myślę, że tutaj podobnie, mimo tego, że już usłyszałeś, o co chodzi w danym teście. Tak. Czyli co? Po prostu wygięcie kolano na zewnątrz, stopa delikatnie na zewnątrz. Tutaj nie było załatwienia równowagi takiej znacznej, więc... Podbudowanie trochę. O, tyle w porządku. Dobrze. Kolejny test to jest wykrok wini. Jedną stopę stawisz na początku skali. Którą chcesz, dobrze. Druga stopa, pięta, znajduje się na 49 cm, czyli tutaj musi przypadać twoja pięta. Na drewnie, tak? Tak, jeszcze do przodu, jeszcze. O właśnie. I teraz, jeśli chodzi o kij, którą mamy nogę z przodu, to mamy nogę z przodu, więc ta ręka musi iść górą. Górą chwytasz za kij na wysokości szyi, drugą ręką chwytasz na wysokości lędźwi, trochę dłużej. O, właśnie. Staraj się wyprostować teraz, ponieważ mamy trzy punkty podparcia. Głowa, plecy i kość krzyżowa. I teraz twoje zadanie polega na tym, żeby uklęknąć w twoim przypadku, żeby uklęknąć. O, widzę, że tutaj już pewne zaburzenia mamy. 49. Można oblać? Można oblać. Jak najbardziej. Ja się przekonałem. Zobacz, przesunąłeś stopę delikatnie, nie? Jeśli ja gdzieś tam całkiem dobrze potrafię wygrać piłkę i z takimi zaburzeniami, gdybym ich nie mam, byłbym gwiazdą. Tutaj. Palucha dużego poproszę tu. Na początek skali. Trochę cofnij. Ale wiesz, nagrywałem w samochodzie taki wstęp i powiedziałem, że chyba że mogą być jaja, więc się sprawdzam. Oj, są jaja. Głowa, plecy, kość krzyżowa. Twoim zadaniem jest opuszczenie kolana prawego na deskę i powrót do pozycji wyjściowej. Dobra. Trochę niżej chwyć rękawki na wysokości szyi. Na wysokości szyi. I tutaj punkt styku to jest kość podyliczna. A tutaj kość krzyżowa. Staraj się. Dobrze. Wykonujemy trzykrotny ruch. Okej? No. To możemy zacząć. Dobrze. Trzeba skupić, znaleźć zero. Tak, znaleźć zero. Dokładnie.
Czyli teraz dla tej nogi tam mamy zaznaczoną wykroczną nogę, w tym wypadku wykroczna noga była to lewa. Tak? Tutaj zaburzenie równowagi nie było, jak już na końcu, tak? Na początku one troszkę występowały. Natomiast tutaj żadna z punktów styku się nie odczepiła. Były zarówno potylica, kość krzyżowa, jak i plecy, więc było brzmi bardzo ładnie. Brzmi dobrze. Przywiązana 3 dla lewej nogi z przodu. Tak. Dla prawej nogi, czyli teraz zamieniasz. Odwróć. Dobra. Zamieniasz. I wykonujemy 3-krotny. Okej. No więc tak, tutaj kość krzyżowa do ciała. Przesunęła się stopa do tyłu. No, więc generalnie zaburzeń równowagi zbyt dużych nie było. Test wykonałeś, tak? Natomiast na ocenę nie 3, tylko już 2. I myślę, że sobie tutaj napiszemy właśnie, że odcinek lędźwiowy, tak? Kość krzyżowa została odsunięta od tyczki. No i stopy. Stopa poszła nam do tyłu. Tak? Czyli ogólna ocena będzie normalna. To może zaznaczyć to pół, nie? Dobrze. Teraz tak, zrobimy sobie kolejny test na mobilnej obręczy bankowej. Najpierw zrobimy test bólu. Sprawdzimy, czy pojawia się ból, czy nie. Ponieważ jeśli pojawia się ból, to wyklucza nas to z testu. Teraz tak, zakładasz prawą rękę na lewe ramię. Tak? Ja dociskam opór, ty naciskasz łokcie na moją rękę. Naciśnij. O właśnie. Okej, okay. Bolało coś? Dobrze, druga strona. Bolało coś? Okej. Okay. Czyli możemy wykonać dany test. Stoisz sobie przodem do ściany. Wyciągasz ręce przed siebie, zaciskasz w pięści. A, jeszcze jedna ważna rzecz. Musimy zbadać sobie najpierw twoją długość dłoni. Prawą dłoń poproszę. W taki sposób. Nie bój się, nie będę bić. Zbadamy sobie długość dłoni. No i zgodnie tutaj z miarą 22 centymetry. Widzę pewną prawdę w ludowych porzekadłach. Dobra. 22. Dobrze. I teraz wyciągnij proszę ręce. Nie, pięści złożone przed siebie, tak? Twoim zadaniem jest wykonanie takiego ruchu, jakbyś chciał zrobić tak zwaną klamerkę. Czyli prawa ręka idzie górą, lewa ręka idzie dołem i chcemy, aby one się zetknęły z tyłu na swoich plecach. Wykonujesz ruch 3-krotnie, za trzecim razem, kiedy wykonujesz ten ruch, zatrzymujesz. Ja wtedy podchodzę, mierzę odległość między dłoni. Dobra, a to jest niemożliwe, nie? Żeby tak zrobić, czy jest? Oczywiście, tak. Nie tak. Tak jak robiłeś górą, z kijem. Tak jak robiłeś z kijem trochę. Tak. I z tyłu mają się złączyć na plecach. Musisz zgiąć ręce w łokciach. O, właśnie. Tak. Aha, dobra, okej. Okay. Ale zawsze na zmianę, tak? Nie. Najpierw 3-krotnie prawa, dla jednej dobra. Ręki, która będzie znajdować się u góry, a później 3-krotnie dla drugiej. No to robię. No. I zaczynamy, zatrzymaj mocno. Ojej. 36 centymetrów. Zapisujemy 36 centymetrów. Tutaj prawa ręka szła górą. Prawa ręka górą, więc prawa, tak? To jest tak, 36. Zakładam. Dobrze, i teraz druga strona. Nie, wyciągnij najpierw ręce do przodu i teraz. Sobie przypominam, która szła. Teraz lewa górą. O, tu jest dobrze, zatrzymaj, głowa prosto. No, 45 będzie. Chociaż, no, można. A to jest zadziwiające. Nikt bym nie powiedział, że... Aż tak odstają dwie ręce od pleców, że powiem ci szczerze, że nawet pomiar był utrudniony. No. Nie wiem, czy te filmiki to był taki dobry pomysł. 45 zależy się od tego, w którym momencie...
momencie, jak dociągnął troszkę, to pokazało się 41. Zaznaczmy 41. Nie. Tutaj. I teraz jest tak, że ocena właśnie zależy od długości dłoni. Gdyby odległość między rękoma była 22 w przypadku twoim, 22 cm i mniej, to jest super, świetnie, idealnie. Tak? To jest ocena na 3. W momencie, jeśli jest 22 i połowa tej długości, czyli w tym wypadku byłoby 33 cm, to się łapiesz na 2. W momencie, kiedy jest więcej, tak, niż 1,5 tej długości, no to już jest ocena w tym momencie. A, czyli tu odwrotnie do szkoły. Im bliżej zera, tym lepiej. Tak. Dobrze. Im bliżej zera, tym lepiej. Znaczy od 1 jest, tak? 0 nie ma, jest od 1. Tutaj też O właśnie. Dobrze. No i kolejny test, który wykonamy, to będzie aktywne uniesienie wyprostowanej nogi. W związku z tym, że przy teście palce podłoga działo się to, że tak powiem, pojawił się ból ciągnięcia, no to może być ten moment utrudniony. Tak? Dobra, będzie fajnie. Także, co w tym momencie robimy? Będę chciała, abyś położył się na plecach, nie? Aby wyprostować obie nogi. Prostujesz mocno obie nogi, stopy są aktywnie zadarte. Co to oznacza? Palce w stronę do kolana. Wtedy one są mocno wyprostowane. Twoje zadanie polega teraz na tym, aby unieść wyprostowaną nogę do góry. I ona musi być wyprostowana w kolanie. Tak, jedna. Zaczniemy sobie od prawej nogi. Tak, jesteś prawonożny, więc myślę, że będzie ci do tego momentu maksymalnego? Unosisz wyprostowaną nogę do maksymalnego momentu. Wracasz, wykonujesz 3 razy, za trzecim razem zatrzymujesz, a ja sprawdzam, mierzę. Dobrze, no to jest to. No, raz, dwa, trzy. Zatrzymaj, mocno wyprostuj kolano. Okej, okay, tu jest całkiem nieźle. Czyli mamy 3. Aha. Ponieważ twoja kostka wypadła na wysokości powyżej połowy twojego uda. Natomiast no, utrzymanie wyprostowanego kolana widzę, że było wyzwaniem trochę. Dobra, to samo robimy dla lewej nogi. Też 3 powtórzę. Raz, 2, 3. Zatrzymaj. Biodra leżą. Wyprostuj mocno kolano. O, właśnie. No, też są. Też będzie 3. Nie jest najgorzej. W związku z tym, że już leżysz na podłodze, teraz przewróć się na brzuch. I teraz, na czym będzie polegało twoje zadanie? Najpierw zrobimy sobie ocenę na 3. I ocena na 3 polega na tym, że rozkładasz ręce 90 stopni zgięcia, 90 stopni w łokciach i w barkach. Tak? Kciuki wskazują czoło, tak? Czyli mamy linię czoła. Mocno szeroko rozstawione ręce, palce, ok? Stopy aktywnie zadarte. I teraz twoim zadaniem jest uniesienie ciała jako jednego segmentu w górę. Wracaj. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Ok, wracaj. No tak, tutaj co nam to pokazało, był to dość duży wysiłek dla ciebie, natomiast no, bardziej podnosisz jedną stronę. Bardziej podnosisz lewą stronę. I to było widoczne przy pierwszym. Ja mam w ogóle takie wrażenie, może ten suplement trzeba o tym powiedzieć. Zazwyczaj silniejszą stroną ciała jest ta niewiodąca, nie? No, niekoniecznie. Nie? Niekoniecznie. W sensie... Zależy. Jedna strona jest bardziej motoryczna, druga jest bardziej stabilna i to się bardziej sprawdza. To może sobie kiedyś o tym powiem? Pewnie tak. Pewnie tak. Dobrze, zrobimy jeszcze jeden test. Porównamy sobie w przypadku tego właśnie, tego momentu. Zobaczymy, czy będzie ci łatwiej i czy będzie wyglądać to troszkę inaczej, ponieważ w momencie, kiedy podnosiłeś w teście na 3, tak? To raz, że opuściłeś delikatnie głowę, dwa, że lędźwie były ściągnięte w dół, czyli tak naprawdę podniosłeś się mocno z rąk, nie angażując całego tułowia. Natomiast nie było podziału góra i dół, tak? To było w porządku, ale zobaczymy jeszcze w tym teście na 2. Dobrze?
Czyli w tym wypadku znowu układasz ręce, ok? Natomiast te ręce już przypadają na wysokość oczu, tak? Oczu bądź policzków tutaj umownie, dobrze, stopy aktywnie zadarte. I teraz postaraj się podnieść. To ma być tak, jak palce mieć zgięte, czy palce proste w stopach? Aktywnie zadarte, tak jak masz teraz. Zgięte. Gotowy? I do góry, tak? Tak, do góry. No i tylko do ręce, opuść. Aha, jeszcze raz. Też poszły ręce. Jeszcze raz. Aha, jeszcze raz. No i też poszły ręce. No i tu mamy małą zagwozdkę. Przemku, jak myślisz? Ja bym tutaj tego pana oceniła na dwa. Natomiast no, było widać, że te ręce dość mocno dominowały w teście na dwa. W przypadku testu na trzy no, była nierównowaga prawa-lewa strona na początku. Później zostało to wyrównane. No i tutaj subiektywa ma to być ocena, więc w moim odczuciu będzie to bardziej dwa niż trzy, tak? Ponieważ no, były pewne niedociągnięcia. Natomiast możemy się zapytać Przemka, bo Przemek u nas uczestniczy w tym teście, także też zapytałbym Przemka zdanie. Przemku, co myślisz? Zgadzam się z swoją oceną, też myślę, że tam pewne niedociągnięcia były, czy to też jedna, druga strona pracowała troszeczkę nierównomiernie, ale nie było tragicznie, więc dwa bym też postawił. Dobrze, czyli postawimy do tobie ocenę dwa. Natomiast bardzo ważne coś, co będziemy, na co będziemy zwracać uwagę u ciebie, to będzie wzmocnienie brzucha, ponieważ w momencie, kiedy podnosisz całe ciało, no to lędźwie ewidentnie wiszą, tak? Czyli to zabezpieczenia ze strony... Czyli ta podstawa, którą trzeba zrobić. Ja chciałbym zwrócić uwagę, wrócić na chwilę do swojego świata sprzętowego i powiedzieć... Ej, Nike, to jest koszulka za 500 i się odkleja wasz znaczek. O co on tu chodzi? To teraz zapraszam Cię tutaj. Deska posłuży nam jako narzędzie pomiarowe. Przechodzisz do kręgu podpartego. Dobra. Kolana są... Nie, kolana są właśnie... Deska jest pomiędzy kolanami i ręce są pomiędzy kolanami. Tak. Kręg to jest... Tak. Klęk podparty, czyli ręce pomiędzy, deska pomiędzy rękoma też. I teraz przypisz sobie nogi do deski. Ręce, kciuki wskazują na deskę. Tak. Bliżej. I teraz w teście musimy zachować 90 stopni zgięcia zarówno dla bioder, jak i dla barków. Tak? Czyli tutaj ta pozycja też... Okej. Będzie super. Teraz tak. Głowa skierowana jest w dół bądź do przodu, chociaż powinna być przedłużeniem kręgosłupa, tak? Mhm. Twoje zadanie. W teście spróbujemy najpierw sobie zrobić test na dwa, później zrobimy test na trzy, na ocenę trzy. Twoje zadanie jest takie, aby unieść prawą nogę i lewą rękę wyprostowaną, połączyć kolano z łokciem nad deską i wrócić do pozycji wyjściowej. Natomiast w momencie, kiedy będziesz wykonywał test trzykrotnie, dobrze jest, kiedy wykonujesz ruch za ruchem, czyli po połączeniu kolana i łokcia znowu wracasz do wyprostu, czyli wyprostowana ręka, wyprostowana noga. Aha, prawie nie wracam do tej. Nie wracasz do tej pozycji, dobrze. Tak. Czyli trzykrotny ruch na jedną stronę, prawa noga, lewa ręka. Dobrze. Tak? Od razu. Gotowy? No. Dobrze, zaczynamy. Dobrze. Druga strona. Dobrze. No, tutaj za dużo zakręt nie było. Kolano z łokciem połączyło się nad deską. Teraz spróbujemy test na trzy. W teście na trzy chodzi o to, żeby podnieść tą samą stronę. Czyli prawą rękę, prawą nogę już nie łączymy kolana z łokciem, tylko wracamy do pozycji wyjściowej, czyli tej, którą masz obecnie. Gotowy? Dobrze. No to zaczynamy. O. Nie zaliczony. Dawaj jeszcze raz. A co? Bo czemu nie? Zachwienie, straszne przeniesienie ciężaru ciała na lewą stronę. No już to jest niemożliwe. I deska, ręka z nogą
ale może się. Trochę muszę przecież przenieść na ciężar, no niemożliwym jest. No właśnie o to chodzi, żeby tak zaangażować swoje ciało do tej pracy. Aha, bo to jakoś tak wygiąć się. Tak, żeby nie zmieniać za bardzo tej pozycji. Dobra. Pozycja wyjściowa jest dość mocna tutaj. Stabilizacja. Dobra, daję. No to jest jeden z trudniejszych testów. No właśnie. Dobra. Zrób sobie teraz na lewą stronę porównamy z lewą. No. No, to ja bym tutaj dała mocne dwa. Jeśli chodzi o te trzy, no o ocenę na trzy faktycznie jest dość mocno zachwiana równowaga. Myślę, że wynika to głównie właśnie z brzucha. Czyli tutaj będziemy pracować z tego brzucha. Dobra. Będziemy go wzmacniać i wtedy to stabilne rotacyjne. Bardzo może prawa, lewa strona były w miarę zrównoważone. Tak, dokładnie. Nie było drastycznej różnicy. Kto by powiedział, że tyle od brzucha zależy? Oj, z brzucha się wszystko zaczyna. No dobra, ale to, że my sobie to wszystko robimy, robimy takie ćwiczenia, one ogólnie, rozumiem, są jakimś wykładnikiem tego, jak sobie w innych sytuacjach sportowych, nie tylko sportowych, radzę. Dokładnie tak. Dobrze. Dokładnie. I teraz, jak spojrzymy na nasze oceny. To jest podsumowanie? Tak, mamy podsumowanie. Na maksymalną liczbę 21 punktów, tak? W przypadku każdego testu maksymalnie możemy ocenić ćwiczenie na 3 punkty, minimalnie na 0, tak? Mhm. W przypadku głębokiego przysiadu uzyskałeś wynik 2. W przypadku przejścia nad płotkiem również wynik 2. Wykrok w linii, ogólna ocena 2. Mobilność obręczy barkowej 1. Aktywne uniesienie wyprostowanej nogi 3. Pompka, czyli uniesienie jednego segmentu 2, stabilność rotacyjna również 2. No to liczymy. 2, 4, 6, 7, 10, 12, 14. 14 punktów na 21. Czyli tak naprawdę 2/3 można by tutaj podsumować. No, pokazuje nam to, że troszkę pracy tutaj z Tobą będzie. Tak? Dobrze. Troszkę pracy z Tobą będzie. I to jest taki moment, gdzie wiemy, co dalej będziemy robić, co ze mną trzeba pracować, tak? Będziemy układać dla Ciebie właśnie ćwiczenia, które będą wzmacniać przede wszystkim Twój brzuch. Tak, przede wszystkim Twój brzuch, które będą zwracać uwagę na Twoją równowagę, czyli będzie dużo stabilizacji. Będzie również praca nad elastycznością, bo jak pokazał nam test palca podłoga, bólu nie było jakby w obrębie kręgosłupa, natomiast ból ciągnięcia w łydkach, no o czymś on tutaj nam świadczy. No i to, że jednak nie dotknąłeś palcami tej podłogi, tak, czyli tej elastyczności nie ma. Jeśli chodzi o właśnie poszczególne testy, wyciągniemy sobie tutaj konkretne informacje. Dobrze, i jak to będzie się odbywało? Jak się o tym dowiem? W sensie tak, żeby jeszcze widzom powiedzieć, jaki tutaj był, jakie są plany dalsze. W momencie wykonywania ćwiczeń, w momencie planu treningowego, który będziemy układać, tak? Będziemy Cię informować, nad czym w danym momencie pracujemy. OK? Dobra. Bo te ćwiczenia, one będą ze sobą się łączyć. One będą często wiązały kilka elementów w sobie. Mhm. Zarówno stabilizację, siłę i wytrzymałość, albo będzie to praca nad zakresem ruchu i siłą również, tak? Mhm. Także te wszystkie elementy będą powiązane. No i te ćwiczenia będziemy sobie... Dobrze, czyli dostanę taki plan treningów, to co będziemy robić? Myślę, że nie będzie takiego konkretnego planu, w sensie, że nie będę Ci pisać konkretnie jakie ćwiczenia i tak dalej. Będą ogólne założenia. Będą ogólne założenia, że w danym dniu zaczniemy od pracy nad stabilizacją. No i to sobie już na miejscu się okaże. Głównie, tak? Będzie stabilizacja na przykład plus równowaga ciała. Przepraszam, nie równowaga ciała, tylko praca nad brzuchem. Dobrze. A to teraz, czy ja mogę robić cokolwiek sam? W sensie, no... Zadanie domowe dostaniesz. Aha, dobra. W tej chwili jeszcze nie zadanie domowe dostaniesz. Myślę, że ten test pokazał Ci również Twoje własne ograniczenia. Nie, ja wiedziałem doskonale. No dobrze, w każdym razie... Znaczy nie doskonale, ale wiedziałem. No właśnie, tak to wygląda, że no w tym momencie właśnie... To jest test, który uświadamia nam, że my pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie wykonać.
do końca. I ten głęboki przysiad między innymi też był takim ćwiczeniem, które pokazuje nam, czego nam tutaj brakuje. Mhm. Dobra. Dobrze? Dobrze, ocena ogólna 14 na 21. Teraz Przemek zrobi tobie kilka ćwiczeń, które uzupełniają w pewien sposób ten test. Mhm. No i sprawdzimy, jak się... A, dobra, myślałem, że już kończymy. Dobra, tak. Robimy tak. Wziąłem pod uwagę to, co chcesz wykonywać. Testujesz tak naprawdę buty, nie? Więc potrzebujesz troszeczkę impaktu włożyć w te wszystkie ruchy, żeby rzeczywiście ocenić, jak one są wytrzymałe. Stąd też trochę szybkości, tak jak mówiłeś, chcesz nabrać, pewnie trochę siły, pewnie zwinność też się przyda, nie? No ogólnie rzecz biorąc, patrząc z perspektywy piłki nożnej, to tak. Natomiast ja tak do tego podchodzę, że po prostu po pierwsze ciekawi mnie to, co wy robicie i chcę zobaczyć, jak te wszystkie działania przełożą się na moje tam poczucie, sprawność na boisku i tak dalej, żeby na końcu powiedzieć, kurczę, czy to na serio ma sens i przekazać swoje wrażenie. Jasne. Czyli zrobimy sobie takie 4 testy. 2 z nich będą bardzo podobne do tego, co robiłeś, ale pokażą nam jeszcze dodatkowo to, czego ci jeszcze brakuje, szczególnie w napięciu ciała. Nie jest to jakieś może dużo. Złapiemy go sobie w ten sposób przed klatką piersiową. Twoim zadaniem będzie wykonać przysiad jak najgłębszy, czyli podobne zadanie, jak miałeś na teście FMS. I tutaj od razu spróbujemy to zrobić z zatrzymaniem na dole. Przy tym zatrzymaniu od razu powiem ci na bieżąco, co i jak jest do poprawy ewentualnie, tak? Okej, okay. Zatrzymać się w którym momencie? Tak na maksa zrobić? Czy... Tak, zrób na maksa i zostań w tej pozycji, tak? Dobra, od razu to... Okej, okay. To mieliśmy na teście FMS, tak? Pięty oderwany, spróbuj pięty położyć na ziemię. Okej, okay. Wtedy widzisz, że automatycznie przesuwasz tułów, tak? Troszeczkę w stronę do poziomu, to jest okej. Okay. Plecy staramy się wyprostować, tak? Naszym założeniem będzie, żebyś w tym przysiadzie zszedł do troszeczkę większego kąta niż 90 stopni między udem a podbiórem, nie? Okej, okay, tylko czujesz wtedy już pewnie plecy, nie? Że załatwiam. Nie, bardziej tutaj uda. Ale kamera pokaże. Tak. W każdym razie wiemy, gdzie pracować nad zakresem ruchu, tak? Prawdopodobnie będziemy pracować nad głębinnością w stawie skokowym. Biodro było troszeczkę lepiej. Pokazał nam to test, więc to jest ok. Dobra, podnieś się trochę. Ok. Tak będzie wyglądał przysiad, nie? Przysiad mamy też z możliwością ciężaru za plecami. Tutaj bardziej trochę zaangażujemy mięśnie czworogłowe, ale to zobaczyłeś, tak? Do tego dojdzie jeszcze praca nad tułowiem. Jeżeli prawidłowo ustawisz miednicę, napniesz pośladek i brzuch, będzie jeszcze stabilniej dla ciebie. A stabilność też ci się przyda przy jakimkolwiek biegu. Ok. Drugi test, każdy możemy odłożyć. Pozycja wykroczno-zakroczna. Czyli tak jak robiłeś na teście, tym razem możesz sobie nogi ustawić na szerokość bioder. Schodzimy sobie kolanem do ziemi i wracamy. Zrób sobie kilka powtórzeń też i zatrzymaj później na końcu, tak? Ok, zatrzymaj tu. Teraz na dole. I teraz tak. Tu znowu zobacz, pięta. To oznacza, że możesz troszeczkę stopę dać do przodu. Ok. Kolano daj na ziemię, minimalnie. Tak, jest, żeby się trzymał. Teraz tak. To jest fajna pozycja, bo może przypominać ci troszeczkę bieg, nie? Z tym, że jest niższa pozycja, nie? Spróbuj wyprostować trochę ciało, ściągnąć łopatki. Ok. Tu jest całkiem nieźle. Brzuch aktywny. Tak jest. Słucham? Brzuch aktywny. Brzuch aktywny, ale do tego też dojdziemy, tak? Lekko aktywny, czyli lekko taki napięty. Zrób jeszcze raz. Ok, tu jest ok, bo masz palce skierowane w moją stronę w tej chwili, czyli są równolegle ustawione. Jest ok. Tu mamy trochę lepiej. To też będziemy pewnie wykonywać. A zrób drugą stronę. Dobrze, zróbmy drugą stronę. Bo to jest ta druga strona, tak, która przy teście FMS została zaburzona i która zmieniła ci troszkę ocenę na 2 zamiast na 3. Ok, zrób kilka powtórzeń góralną. 2-3 i zatrzymaj na dole. Dobra, zatrzymaj. Dobra. Pokrąć troszeczkę pozycję, czyli troszeczkę prawa noga w przód. Ok, załapięta na ziemi, plecy wyprostuj, tu wyprostuj bardziej. Ok. Dobra, powiedz mi jeszcze, jak
ciebie z urazami wygląda? Miałeś jakiś uraz jednej z nogi? Myślę, że jestem takim specyficznym gościem, przemiałem, ale nie wiem, bo po prostu o, coś mnie boli. No to tydzień później nie mogę grać. Nie mogę. Po miesiącu już było ok, więc pewnie coś było, ale nie wiem co. Okej, taka dysproporcja też może oznaczać, że rzeczywiście coś było, pewnie do tego dojdziemy w trakcie treningu. Kiedyś mnie coś takiego się bardzo pod szczepką mnie podało coś, w sensie chodziłem po schodach, to lewa noga, bo nie mogłem coś żeby naprawić przez coś, nie? Dobra. Podwórkowy jest to. Kolejny test. Będziemy chcieli wyskoczyć w górę. Okej, okay? Bez unoszenia ramion, tylko z zamachem, tak? Chcesz okay. Nas sobie w pozycji tak do przysiadu mniej więcej, nogi na szeroko zgodę, schodzisz sobie z zamachem w dół i wyskakujesz w górę. Okej. Okay. I staje się stabilnie wyglądować, tak? Tak, żeby bez żadnych podpórek, bez żadnego podwójnego skaka. Ale ręce powstrzymuję, tak żeby ich nie wyrzucać. Tak, ale ręce idą z zamachem. Dobra. Okej, jest ten numer. Zrób jeszcze raz. Okej, pewnie z boku będzie też to lepiej widać. Generalnie okej, tak? Wszystkie takie dynamiczne rzeczy też będą wpływać na twoją moc, tak? Moc się przyda właśnie przy jakiejkolwiek pracy na boisku. Czy to uderzenie, czy to bieg, nie? Okej. I zrobimy jeszcze jeden test. Skok horyzontalny, czyli do przodu. Czyli tak jakbyś chciał z miejsca skoczyć dalej. Dobra. A tak sobie. Tak, też z zamachem. Okej. Spróbuj jeszcze raz. Spróbuj z tego trochę przód, tak? Tak, spróbuj zatrzymać w jednym momencie. Jakiś ślizgot. Nie powiedziałabym, że jest ślizgo. Dobra, jeszcze jedno powtórzenie. Kurczę. Specjalnie mamy chrupowate maty. Patrzymy na to, jak pracujesz biodrem. Jak wychodzisz biodrem do przodu, też pokazuje, jak jesteś w stanie szybko rozpocząć bieg. Pracując biodrem mocno do przodu, będzie ci łatwiej wykonać szybszy sprint na początku, czy też przyspieszenie, nie? Są takie niuanse na razie. Też tych testów zrobiliśmy mało. Tak naprawdę przy jakimś poważniejszym treningu już wyszłoby jeszcze więcej, nie? W zależności, co chcesz zrobić. No i ten poważniejszy trening będzie. Będzie. To dzisiaj kończymy? Tak. Na dzisiaj tyle. Jeszcze myślałem o testach zwinnościowych, co też się przełoży na to, jak pracujesz stopą podczas zmiany kierunku. Przy teście butów to też jest ważne, bo może sam wiesz, że jak sobie skręcisz stopę gdzieś, nagle on się odkleja, a muszą być wytrzymałe. Ale to już na hali, dłużej. Dobra, to na kolejny odcinek. Na kolejnym odcinku. To ja przejmę. Bardzo Wam dziękuję za kolejne spotkanie. Dziękuję. I Przemkowi, który jest naszym nowym gościem. I na koniec co? Zapiaczek!